Gibson SG Standard z 2012 roku. Bardzo fajny rocznik, jeśli chodzi o Gibsona. W tym roku, w tym roczniku akurat, tak samo czy SG, czy Les Paul Standard, miał binding na gryfie, ten taki zżółknięty, klucze typu vintage. 12 z przodu w numerze seryjnym, czyli 2012 rok, piszę. Teraz tak, klucze, Cluson Deluxe, czasami dawali Gibson Deluxe, różnie to bywało. Czyli tak, ten fajny zrzutnięty binding, duża płytka, tak to wygląda. Natomiast miałem też z 2017 roku SG Standarda, była o wiele gorzej wykonana. Mała płytka, binding przede wszystkim był biały, jasny taki biały. No, każdy to jest vintage'owcem, no to raczej woli chyba taki fajny zrzutnięty, nie? Niestandardowe białe. No i w 2017 roku były klucze dawane, te growery metalowe całe. No mi się wydaje, że to są fajniejsze. Może growery lepiej pracują. Natomiast no każdy to jest vintage'owcem, no to chyba raczej woli takie. A co tu jeszcze? To jest tylko jedyna podstawowa wada. Aż nie przystoi, żeby w Gibsonie takie coś było. Pick-upy wiadomo, na dwie śrubki mocowane. Teraz tutaj dałem takie podkładki, znaczy podkładki, to jest karty, kawałek karty kredytowej wycięte, wciśnięte tutaj między płytkę a pika po to, żeby nie drżał. Po prostu podczas grania, nawet na, no, przeważnie na sucho, ten pick-up się bujał na boki, przedni i tylny, i przez co wpadał, jak ja to mówię, nie w rezonans, tylko w renesans. Tak sobie to mówię zawsze, renesans. Przez to, że obijał się, pracował tak na boki i obijał się o płytkę i bardzo to nieprzyjemnie się zachowywało. Teraz jak jest to usztywnione, wciśnięty jest taki kawałek karty kredytowej i tu, on stoi sztywno. Przede wszystkim nie opada, bo czasami od grania, przez to, że taki luźny był, potrafił się też sam odkręcać od wibracji, od grania, potrafił sam się wkręcać, opadać w dół. No trochę to takie jest nie za bardzo, jeśli chodzi o Gibsona. Poza tym rewelacyjna gitarka. Rewelacyjna. No, brzmi to mniej więcej tak. Thank you.
Thank you.
Thank you.